Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Czarodziejki, Witch, Will, Irma, Tarany, Cornelia i Hailin. Księga 13, czyli 13 już odcinek wielkich przygód czarodziejek, które wypożyczam ciągle w Książce Beskidzkiej w Bielsku-Białej w sekcji dla dzieci i młodzieży. Komiks oczywiście wydawany przez wydawnictwo Egmont. Właśnie, Księga 13. Tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że już bardzo daleko w tej serii i już nic ciekawego opowiedzieć się nie da. I powiem w ten sposób, że jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ten tom mnie zaskakująco chwycił. Ale od początku. Standardowy wstęp, kto jest kim w Witch. Jedyna rzecz, która mi się w tym nie podoba, to to, że zaczynamy teraz podajemy 14, 13, 13. Nie czuć tego upływu czasu, który już powinien być od momentu, gdy nasze bohaterki rozpoczęły swoją przygodę, jeżeli chodzi o bycie czarodziejkami. No i właśnie. Jeżeli chodzi o ten tom, tę opowieść, mamy tutaj jak zwykle dwa elementy takie podstawowe. Jeden, nazwijmy to ten superbohatersko-magiczny, gdzie nasza Liga Sprawiedliwości, Avengers, Fantastyczna Piątka, a nie Czwórka, czy jakkolwiek byśmy tą naszą drużynę tych dziewczyn nie nazwali, wykonuje swoje, nazwijmy to, różne roboty superbohaterskie. Czai się jakieś pradawne zło i muszą dziewczyny się z nim zmierzyć generalnie. Trik polega na tym, że w Kondarakarze jest zebranie, gdzie wyrocznia stwierdza, że jest jakieś wielkie tajemnicze zło i trzeba zapieczętować Kondrakar. Że nikt ma nie wyjść, nikt ma nie wyjść. I to powinno pomóc. Ja teraz powiem, że już na samym początku to mi się średnio przypadło do gustu. Po pierwsze, zachowanie wyroczni było takie inne niż zazwyczaj. Znaczy, on jest zazwyczaj jakimś takim troszeczkę wyniosłym typem, który osobą, która ciężko się komunikuje, bardzo dumna nadmiernie, ale tutaj już na tym etapie historii już mieliśmy pewne ustanowione fakty, że to nie podejmuje decyzji samodzielnie. Tu jednak podjął, mimo że były głosy przeciwne, że tak określę. Ale później się drugim aspektem powiązanym oczywiście, to jest życie z tym wszystkim superbohaterskim elementem, działaniem, jest oczywiście życie prywatne. Ale a propos tego życia prywatnego, bo one się przenikają, to w pewnym momencie dziewczyny tracą moce. I tu jest pierwszy świetny element tej historii, ten komiksu, który mnie po prostu bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył. A mianowicie jak one w różny sposób zareagowały. I nawet doprowadziło to do pewnego rodzaju konfliktu, bo niektóre osoby może niekoniecznie chcą być czarodziejami, niekoniecznie chcą być superbohaterami, niekoniecznie chcą być w Lidze Sprawiedliwości, Tytanach, Avengersach czy coś takiego, tylko chcą po prostu być zwykłymi licealistkami i po prostu normalnie żyć, zajmować się normalnym życiem, a nie mieć na głowie tonę obowiązków. A może któraś inna dla odmiany będzie miała sytuację taką, że dla niej to wszystko jest najistotniejsze, że cała jej historia, całość, wszystko się opiera o tym, że jednak te moce są dla niej bardzo, bardzo istotne. To jest fajny mek. To jest świetne rozwiązanie. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to postać Matta. I teraz nie wiem, czy nie pamiętam jeszcze, były przesłanki, że on wie coś więcej, jest kimś więcej niż tylko przyjacielem Will, nazwijmy to. Czy były przesłanki w wcześniejszych historiach, czy nie? Nie kojarzę. Ale. Rzeczy prywatne, właśnie. Ta scena jest, Corneli, jest świetna. Bo tu takie zwykłe ludzkie sprawy potrafią tak przeniknąć do tych opowieści i człowiek się zaczyna zastanawiać, mówi, ale jak to? No i jak one reagują, to często jest bardzo, bardzo ludzkie.
Kolejny świetny element to jest właśnie Tarani, która powiedzmy ma duży problem z odkryciem pewnym. Ono jest niesamowite. Bardzo, bardzo dużo zmienia i jest też pokazane, jak można na pewne rzeczy próbować przygotować dzieciaki i jak nie, czy to jest dobre, czy nie. To nie ma, nie było tam w pewnym momencie łatwych opowieści, co można było zrobić tak oczywisty sposób dobrze, czy nie, bo każde rozwiązanie w tym momencie byłoby kłopotliwe. Tak, to był motyw Starani. Aczkolwiek to nie wszystko. Są jeszcze dwa elementy, które mnie po prostu świetnie rozbawiły. Pierwsze to wakacje. Jakiś taki przerywnik wakacyjny, gdzie cóż, jedni się bawią, a inni próbują dostać się na wakacje i im idzie to tak nieudanie, tak nieudolnie, że po prostu to jest fenomenalna opowieść. Świetna rzecz. Kolejna, i po prostu uśmiałem się przy tym nieźle, ale kluczową taką, czy najistotniejszą, dla mnie najciekawszą życiówką w tym komiksie, która była, to dotyczyła Will. Bo jest świetnie prowadzona historia o tym, ogólnie już od dłuższego czasu, że jej mama poślubiła nauczyciela Will. I Will musiała to zaakceptować. I tutaj dochodzi do tego, że Will będzie miała rodzeństwo. I jak początkowo zareaguje, to jest ciekawe. I później są na porodówce takie sceny, tak śmieszne, ale to są zabawne dla człowieka, który jest ojcem i kilka lat temu przeżywał podobną huśtawkę emocji, więc dla mnie to po prostu myślałem, że padnę ze śmiechu w niektórych momentach. Ogólnie Tom jest zaskakująco dobry. Zaskakująco dobry i wiele rzeczy tutaj jest ciekawie rozwiązanych, wiele postaw jest fajnie zrobionych i ogólnie polecam. Czy to jest najlepszy Tom w tej serii? Chyba nie, nie wiem. Właśnie to już jest, to jest jedna wielka opowieść. One, te dziewczyny są tak fajnie prowadzone, że to się człowiek z nimi zżywa i się im kibicuje, żeby mi się udało. Zarówno w tym superbohaterskim działaniu, jak i w życiu prywatnym. I po tym poznać, kiedy ta historia jest naprawdę, naprawdę fajna. Oczywiście nie warto zaczynać od zeszytu od księgi numer 13, tylko warto zacząć od księgi numer 1. Dużo więcej się wyłapie, dużo bardziej się człowiek zżyje. A co dalej? Zobaczymy. Jest kilka naprawdę ciekawych aspektów w tych opowieściach. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Wypożyczcie sobie księgę pierwszą i zobaczycie, jak to się fajnie czyta. Do następnego razu. Cześć.